Proszę Państwa, wojna o świat bez Boga trwa niewątpliwie przede wszystkim w świecie zachodnim. O Chinach, o Indiach nie będę tutaj mówił, bo to są inne światy, ale nas chyba najbardziej Zachód tak zwany interesuje, czyli ta cywilizacja, która rozkwitła z Europy, wyrosła z filozofii greckiej, z prawa rzymskiego i z chrześcijaństwa. I jeśli spojrzymy wstecz przez te wszystkie stulecia, to zobaczymy, jak bardzo wiele na tym Zachodzie się zmieniło. I warto zastanowić się, jaki to proces miał miejsce. Oczywiście 20 minut jest za mało, żeby o tym wszystkim powiedzieć, ale chociażby takie punkty zwrotne, czy takie główne momenty w naszej historii, w której rzeczywiście coś ważnego się stało. Zacznę od tego, że wyobrażamy sobie czasami średniowiecze jako okres ciemny, mroczny, wojny nieustanne, dynastyczne konflikty i zapominamy, że w tym właśnie średniowieczu ukształtowało się coś, co niektórzy nazywają Christianitas, czyli pewien rodzaj duchowości, który w następnych wiekach stopniowo erodował, kurczył się, zanikał. Co to jest właściwie? Jak to zdefiniować? Pewnie są różne definicje. Ja sobie myślę, że wówczas ludzie mieszkający w Europie mieli zupełnie naturalne, podświadomą, takie podświadome przekonanie, że świat jest stworzony przez Boga i że istnieje dobro i zło. Dobro będzie nagrodzone, zło będzie ukarane. Takie najprostsze, zupełnie instynktowne pojęcia, z którymi właściwie nie spierano się, przyjmowano je jako coś zupełnie naturalnego, nawet jeżeli bardzo wiele osób nie respektowało 10 przykazań, nawet jeżeli te wojny trwały, jeżeli różne złe rzeczy się działy, to przeciętny człowiek miał tę świadomość, że jest tylko i wyłącznie stworzeniem i że ma zadanie robić dobro, bo to zasługuje na nagrodę wieczną. W największym skrócie, tak bym rozumiał taką atmosferę duchową. Mimo tego, że nie zapominajmy, że były fale głodu, potworne wojny, oblężenia twierdz, że oni się tam smołą wrzącą polewali i tak dalej, i tak dalej. To jednak pojęcie dobra i zła i tego, że człowiek jest tylko stworzeniem, no było powszechne. Z tym nie dyskutowano. Nie dyskutowano też, już powiedzmy na wyższym trochę poziomie intelektualnym, ze świętym Augustynem, który powiadał, że tylko w Bogu serce doznaje zaspokojenia, spokoju, czyli porządek w duszy rodzi się z wiary. I nie dyskutowano też ze świętym Tomaszem, który też dosyć prosty sposób dowodził istnienia Boga. Oczywiście ten dowód na istnienie Boga potem obalono, różne były inne teorie, ale prosta zasada pierwszej przyczyny. Jeżeli są przyczyny i skutki, to na samym początku coś musiało być. Myślę, że to się wpisuje w tą duchowość, którą nazwałem Christianitas. Co się stało i kiedy to się zaczęło? Psuć. Otóż można się spierać, można się zastanawiać, co było tym pierwszym momentem. Ja nie wiem, czy uczeni filozofii tutaj na miejscu nie zaprotestują, ale pewnego rodzaju przełomem, wydaje mi się, był Kartezjusz. Kartezjusz, który oparł swoją filozofię na własnych odczuciach, na tym, że jeżeli on myśli, to znaczy, że w ogóle wszystko istnieje, od tego zaczynał. Wczesna filozofia chrześcijańska raczej wychodzi od
tego, żeby zobaczyć Boga w naturze. Nie we własnej głowie, tylko w obiektywnej rzeczywistości. Ale rzeczywiście chyba główny taki zasadniczy przełom to była rewolucja francuska. No i tutaj mamy postać rzeczywiście przełomową, Jana Jakuba Rousseau, który, można powiedzieć, zdetronizował Boga w stanowieniu prawa i moralności. W myśl umowy społecznej to ludzie, to wola ludu kształtuje prawo. To głównym źródłem prawa jest wola ludu. Ja już nieraz zapytywałem w jakichś okolicznościach, więc powtórzę się pewnie. Można by i wtedy, i dzisiaj zapytać, ale kim był ten lud? Kto był reprezentantem ludu? Czy to byli ci dziennikarze, co w kawiarniach paryskich wymyślali szczęście ludzkości i uważali, że przy pomocy gwałtu można stworzyć nowego człowieka i nowe społeczeństwo? A jeżeli tak, to który z nich? Czy Danton, czy Robespierre? I co zrobić z Wandeą? No, Wandea to było powstanie ludowe. I rewolucja francuska wybierała właściwy lud, a niszczyła niewłaściwy. Niewłaściwy, czyli broniący Kościoła i wiary chrześcijańskiej. To była chyba pierwsza zbrodnia przeciwko ludzkości. Piekielne kolumny rewolucjonistów, które w niezwykle okrutny sposób mordowały ludzi wierzących, księży w Wandei. Czy rewolucja francuska była zwycięstwem rozumu? Ja znalazłem znakomity przykład na to, żeby postawić tutaj duży znak zapytania, mianowicie chyba jednego z najwybitniejszych uczonych tamtej epoki, Lavoisiera. Lavoisier był człowiekiem wierzącym i ostatecznie został zamordowany w trakcie rewolucji. Z powodów, już nie wchodźmy w szczegóły, ale to jest dla mnie symbol tego, co to znaczy rewolucja francuska jako triumf rozumu. Triumf prawa stanowionego przez lud i triumf rozumu. Nie chcę całkowicie potępiać rewolucji, bo tam powiedzmy uwłaszczenie chłopów i różne inne drobiazgi można by bronić, ale jeżeli chodzi o to główny nasz temat, wykluczanie Boga, to rewolucjoniści francuscy dokonali rzeczywiście wielkiego dzieła, początkowo notabene nie usuwając Boga ze swojej konstrukcji światopoglądowej, tylko go wymyślając. Znaczy oni uznali, że Bóg jest konieczny, tylko na pewno nie jest taki jak w Ewangeliach i lansowali kult najwyższej istoty. Czyli widocznie coś jest w naturze ludzkiej, że potrzeba jest takiego transcendentnego źródła prawa. No ale pytanie, dlaczego najwyższa istota musiała być wymyślona przez rewolucjonistów, a nie po prostu wydobyta z kart Ewangelii i zinterpretowana tak jak przez 1700 lat wcześniejszej historii. Rewolucja francuska otworzyła drzwi wojującemu ateizmowi. Oczywiście można przytoczyć tutaj księdza Melie czy Moreliego i jeszcze paru innych przedziwnych ludzi. Ksiądz Melie był księdzem. Do końca życia, zdaje się, nawet sprawował Eucharystię, a jednocześnie zostawił wspomnienia, w których mówi, że wiara w Boga jest najgorszym idiotyzmem. No więc takie przypadki się zdarzały indywidualne, natomiast jako fala wojącego ateizmu ta rewolucja wyważyła po raz pierwszy te drzwi chrystianizm na dużą skalę. Potem mamy młodo-heglistów z Marksem na czele. Marx wychodził z tego źródła. Marx zamienił filozofię ewolucji świata, tej duchową ewolucję Hegla na ewolucję materialistyczną. I Marx jest bodajże największym wrogiem Pana Boga w historii XIX wieku i jego dziedzictwo chyba jest najpełniejsze, jak gdyby najgroźniejsze, największe.
Nie będziemy tutaj oczywiście mówić o całym marksizmie, ale żeby tak przyjrzeć się właściwie, o co w tym marksizmie chodziło w sposób najbardziej dramatyczny, najgorszy. Marx i Engels wychodzili z założenia, że cała filozofia powinna się wywodzić z obserwacji praktyki. Proszę zauważyć, praktyki to trochę w gruncie rzeczy jest tak jak filozofia prawa naturalnego, czy filozofia chrześcijańska, która z natury czerpie, że tak powiem, wręcz dowody na istnienie Boga. Tyle tylko, że Marx i Engels rozumieli praktykę całkowicie materialistycznie. To znaczy dla nich było tylko to, co jest materialnie. Z tego się potem wywodziły różne wariackie koncepcje naszych spadkobierców Marksa, żeby dochód narodowy na przykład liczyć tylko jako produkcję materialną. A więc w tym momencie lecznictwo, szkolnictwo, sztuka, nauka to w ogóle nie ma żadnej wartości. Liczy się ilość węgla, który się wydobędzie, czy ilość stali, które się wydobędzie. To potem następcy Marksa tak rozumieli rozwój gospodarczy. Więc praksis, praktyka u Marksa miała być charakter materialistyczny, bo fundamentem marksizmu, o którym czasami się nie zapomina, czy uważa się, że to, no on rzeczywiście był ateistą, ale tak przy okazji. Otóż nie. On przede wszystkim był ateistą. I to wojującym od młodości, mało kto pewnie zna jego poematy i wiersze satanistyczne z wczesnej jego młodości. On rzeczywiście był człowiekiem, który chciał zburzyć ten świat. Nienawidził ludzi i nienawidził świata. Pewnie mu to zostało, chociaż jak my przypominamy sobie obraz Marksa, wizerunek, to się jawi taki jakiś brodaty mędrzec, zupełnie jak jakiś ojciec duchowy, którego powinniśmy słuchać. Na to muszę powiedzieć, że dla mnie zawsze przypomina się taki cytat z Herberta Wellsa, który w 1920 roku odwiedził Rosję i tam go szpikowano tym marksizmem i po wyjeździe napisał taką książkę, chyba Rosja we mgle. I on tam wyraził takie piękne zdanie, że jego marzeniem jest ostrzyc Marksa. Więc jeżeli myślimy o Marksie, to naprawdę polecam takie ćwiczenie, że jeżeli patrzymy na tę postać, to co w nim naprawdę jest? Te włosy. To zresztą karykatury niektóre ukazują. Oczywiście to jest taki obrazek, możemy się śmiać, tylko Marx to jest jednak postać w historii groźna. Również dlatego, że on pewnie nie jako pierwszy, ale jako najgłośniejszy i najbardziej skuteczny wprowadził zasadę, że filozofia nie służy tylko wyjaśnianiu świata, ale zmienianiu go. I to jest dopiero przewrót. Dlatego, że chyba nikt, być może Pitagoras próbował stworzyć sektę, która coś tam chciała zrobić z ludźmi. Może jeszcze jakieś przykłady byśmy znaleźli w historii filozofii, ale no nigdy nie było kogoś takiego, co z takim impetem chciał ten świat zburzyć i używał do tego filozofii, nazywając ją naukową. Otóż słowo naukowość w języku marksowskim jest pierwszym chyba przykładem takiej kradzieży słów. Bo czym jest nauka? No, metoda naukowa dla racjonalistów jest mniej więcej opisana. Badamy zjawisko, opisując jego okoliczności, jego nie wiem, przejawy, szukamy źródeł, porównujemy, zastanawiamy się, przyczyny, skutki, różne tam chwyty, że tak powiem, rozumowe dokonujemy. Stawiamy hipotezę, udowadniamy albo nie udowadniamy, bawimy się w naukę. Otóż dla Marksa i jego następców nauką było to, co oni głoszą i było to nauką, a nie metafizyką. Otóż słownym takim wrogiem Marksa była metafizyka. Tymczasem cała jego filozofia jest metafizyką i to materialistyczną, ateistyczną, bo opiera się na kompletnie dowolnych założeniach. Tej praktyki materialnej, dlaczego przyjmować, że praktyka jest tylko materialna? To jest tak, jak bardzo często, też to często powtarzam, ale wydaje mi się, że warto sobie to jakoś uświadomić, że
Mówi się, że niektórzy wierzą w Boga, a inni nie wierzą. Ale to nie jest tak, że oni nie wierzą, bo oni też wierzą. Bo nikt nie wie, czy Bóg istnieje, czy nie. Bóg nie jest, no chyba, że ktoś miał objawienie. No, Mojżesz, Abraham, były takie postacie w historii, które mieli jakieś doświadczenie osobiste. Ale dla większości ludzi to nie jest kwestia doświadczenia w sensie naukowym, wiedzy rozumowej. To jest przedmiot wiary. Więc z metafizyką Marksa jest dokładnie tak samo. Dzisiaj rozmawialiśmy z panią Anią na temat neomarksizmu, bo właśnie. Otóż dzisiaj niektórzy twierdzą, że marksizm jest martwy. Ja się zbieram do napisania takiej książki na ten temat. Może mi się uda przyszpilić Marksa, ale to jest troszkę tak jak z tymi wampirami, których tym kołkiem osikowym się nie da nawet czasami ubić, bo marksizm jest wiecznie żywy. Tylko on się przejawia w nowych postaciach i jego fundamentem jest wojujący ateizm. Cała reszta jest w gruncie rzeczy kamuflażem albo udawaniem, że chodzi o coś więcej. Bo przecież teoria społeczna Marksa opiera się na kompletnym idiotyzmie. To jest teoria, że można zbudować społeczeństwo, w którym od każdego będziemy oczekiwać tyle, ile może, a każdemu dawać tyle, ile chce. Od każdego według możliwości, każdemu według potrzeb. To nawet ktoś zupełnie niekształcony w ekonomii musi sobie zdać sprawę, że popyt nie da się zrównoważyć z podażą w ten sposób. Marksizm praktyczny, czyli socjalizm realny, zawiodły, jak pokazała historia, zwłaszcza w Związku Sowieckim i jego satelitach. I marksiści zachodni zdawali sobie sprawę, że to praktyczny marksizm, czyli komunizm, nie przeżyje. No i w sensie ekonomicznym nie przeżył, dlatego że nie można opierać rolnictwa na rolnictwie kolektywnym i pakować w nie więcej pieniędzy niż są w stanie chłopi indywidualni, którzy produkują z hektara znacznie więcej niż z hektara gospodarstwa uspołecznionego. Ani że zarządzanie gospodarką przez państwo w imię ideologii politycznej musi się źle skończyć. Bo to nie jest tak, że przedsiębiorstwo państwowe musi być gorsze od prywatnego. Natomiast jeżeli kieruje się względami politycznymi, to na pewno upadnie prędzej czy później. Otóż Marksi w sensie ekonomicznym, o podstawach ekonomicznych, Marks mówił na podstawie bazy. Bardzo ustrojono to, bazę i nadbudowę. Otóż marksizm, komunizm był marksizmem budowany wedle bazy. No, jak powiedział kiedyś Stefan Kisielewski, baza nie nadążyła za nadbudową. Czyli nadbudowa, czyli to, co ludzie mieli w głowach, myśli, prawo, kultura, nauka, to wszystko, co jest niematerialne, no, wyprzedziło, że tak powiem, bazę. Okazało się, że baza nie nadąża. I Antonio Gramsci, komunista, marksista włoski, był tego świadom już w latach 30. I on doszedł do wniosku, że jeżeli naprawdę skutecznie przebudować społeczeństwo, to trzeba zacząć od nadbudowy. Czyli zaatakować kulturę. I to mamy dzisiaj przed oczami. To jest neomarksizm z grubsza. Najbardziej ogólnie mówiąc, to jest neomarksizm. To jest marksizm, tylko budowany od strony nadbudowy, czyli zmiana mentalności ludzi, zmiana kultury, budowanie nowego człowieka według wzorów wymyślonych w sposób tragiczny czasami. To się, moim zdaniem, jeżeli to najprościej ująć, to chyba trzeba by tutaj przyjrzeć się teorii wolności, bo ten marksizm kulturowy ma na sztandarach wyzwolenie. On wyzwala człowieka. No już wyzwolił w tej chwili człowieka do tego stopnia, że właściwie człowiek nie ma natury. Ostatnio zabrano się za płeć.
Resztę już polikwidowano. Właściwie w pismach niektórych tych Francuzów jest teza, że człowiek nie ma natury. No to jeszcze niektórzy uważali, że no ale natura mężczyzn i kobiet, no jednak to nie jest to samo. Ale gdzież? Dzisiaj wiemy, że nie. Dzisiaj już wiemy, mało tego, musimy się liczyć nawet z dosyć czasami bolesnymi reperkusjami tego, że upieramy się przy tym wstecznym poglądzie. I zbliżając się do końca, mówiąc o tym, że to wojna. Mamy do czynienia rzeczywiście z wojną kulturową. Nie będę tutaj się użalał na to, że jestem, że tak powiem, na tym froncie gdzieś tam trochę, ale przeczytałem ostatnio, właśnie skończyłem, książkę, którą Państwu bardzo polecam. To jest książka generała Spaldinga, generała lotnictwa Amerykanina, który przeanalizował, można powiedzieć, doktrynę wojenną Chin współczesnych. I ta doktryna jest nazwana nieograniczona wojna. I to rzeczywiście występuje również w ofensywie rewolucji kulturowej, neomarksizmu kulturowego na Zachodzie. Mianowicie używane tam są bardzo różne środki z gatunku albo zastraszania, albo kupowania, albo fałszowania rzeczywistości, kradzieży słów, wymyślania nowych słów, homofob. Kto to był homofob 30 lat temu? Nie było go. Byli krytycy homoseksualizmu, ale homofobów nie było. Jakie to środki? No, pewnie bardzo duży rejestr tych środków można by przytoczyć. Polityczna poprawność to jest to środowisko, w którym właściwie wojna kulturowa się toczy. To znaczy nie można dzisiaj powiedzieć murzyn. Dawniej używano tego słowa w różnych znaczeniach. Tuwim w wierszu o murzynku mówił raczej żartobliwie i pieszczotliwie. No to Tuwim jest dzisiaj absolutnie rasistą. Narzucanie pewnego słownictwa. Murzyn niedobry, to może czarnoskóry. Też niedobry, bo czarny jest gorszy od białego. Prawda? Wiadomo, że biały jest lepsze od czarnego. Ja nie wiem dlaczego, ale narzuca nam się tego rodzaju znaczenia słów. Coś, co niektórzy nazywają cancel culture, czyli wszystkie środki są używane do tego, żeby dyskredytować ludzi, którzy łapią się za głowę i mówią chwileczkę, ale tu jest góra, tu dół, tu lewo, prawo. To są ludzie, którzy nie mają prawa zabierać głosu. I im się przyczepi jakieś homofobie, jakiś inny grzech i może ich wykończyć przy pomocy państwa prawa. Bo państwo uchwala bardzo ciekawe różne przepisy. Na przykład w Ameryce, chyba w bardzo wielu stanach, młodzi mężczyźni mogą korzystać z damskich toalet. No bo nie powinni być wykluczani od, nie wiem od czego, to jest na tyle głupie, że ja nie potrafię tego wyjaśnić, ale tak jest. Proszę zauważyć taki ciekawy środek używany w tym wojnie. Ja to nazywam pakietowaniem. Co to jest pakietowanie? Otóż dobrym przykładem tego jest tak zwana konwencja antyprzemocowa. Nie wchodźmy w detale, daty, ale o co to chodzi? Jest to konwencja międzynarodowa, w której zakazuje się przemocy domowej. I właściwie nic nowego w przepisach prawnych znakomitej większości krajów państwa prawa są przepisy prawne zakazujące, wymierzające tam kary konkretne. To po co taką konwencję przyjmować? Po to, żeby tam był jeden paragrafik o tym, że płeć jest zjawiskiem społecznym, nie biologicznym. I teraz głosujemy za konwencją, prawda? No to kto jest za przemocą? Pakietujemy, obwijamy konwencje, które wszyscy już mają dosyć, wiadomo, wszystko już było.
Nie, ale tam jest jeden malutki paragrafik. To jest właśnie pakietowanie. Na przykład używanie mediów społecznościowych do wyszydzania nonkonformistów. Nonkonformista występuje w różnych postaci. Antyszczepionkowiec, wierzący katolik. Różne są postacie osób, które no, nie pasują. Z takich czy innych powodów w większości mainstream, jakiegoś mainstreamu, który uchwala, co to jest, kto może być wykluczany, kto nie, kto może być wykluczony. No, nie powinniśmy wykluczać homoseksualistów, kobiet, przepraszam, nie wiem, jak ich nazwać, w Polsce Afropolaków oczywiście, Afrofrancuzów, Afrotunezyjczyków, no, za każdym razem pewnie inaczej, to ich nie możemy wykluczać. Myślę, że ze złodziejami też musimy być ostrożni, bo oni są w gruncie rzeczy produktem społeczeństwa. Cóż oni winni, że są złodziejami. Więc no, lepiej ostrożnie, ze złodziejami nie ryzykujmy. Ale katolik, to w ogóle nie jest problem. I w ten sposób działają czasami media społecznościowe, to znaczy jakiś tam influencer nadaje temacik i produkowane są tysiące wpisów, które jeszcze dodają oliwy do ognia i w ten sposób się tych nonkonformistów załatwia. W takim świecie zaczynamy żyć i myślę, że jedną z głównych osi tego konfliktu jest walka o wykluczenie Boga. Bóg staje się głównym wykluczonym. Dziękuję bardzo.